Lasagna bolognese to danie, które zna chyba każdy. Przeważnie kupujemy je gotowe, jednak poświęcając chwilę czasu w kuchni, można zrobić je samemu. Dziś przyrządzę lasagne bolognese z mielonym mięsem wołowym. Potrzebuję makaron lasagne, mięso mielone wołowe, fix pikantne bolognese z chili knor, kieliszek czerwonego wina, ser żółty, cebulę, mleko, gałkę muszkatołową, masło, koncentrat pomidorowy, mąkę, oliwę z oliwek, oregano i bazylię oraz czosnek. Na początku kroję cebulę w kostkę, siekam czosnek i przesmażam składniki na patelni. Następnie dodaję mielone mięso i smażę powoli, cały czas mieszając, tak aby nie powstały z mięsa grudki. Do mięsa dolewam wino i czekam do momentu, kiedy odparuję. W międzyczasie do miski wlewam 400 ml wody, wsypuję fix knor i wszystko dokładnie mieszam. Całość przelewam do mięsa i dodaję koncentrat pomidorowy oraz bazylię i oregano. Wszystko duszę powoli przez 20 minut, do momentu, kiedy mięso stanie się miękkie, a sos gęsty. W międzyczasie przygotowuję sos bechamel. Rozpuszczam masło i wsypuję mąkę, po czym mieszam składniki do momentu, kiedy mąka połączy się z tłuszczem. Następnie wlewam mleko i energicznie mieszam, tak aby rozpuścić wszystkie grudki. Sos zagotowuję, doprawiam szczyptą soli oraz gałką muszkatołową i dodaję połowę startego sera. Wszystko mieszam do momentu, kiedy ser się roztopi. Dno żaroodpornego naczynia smaruję sosem bechamel i układam ściśle makaron. Wierzch makaronu smaruję sosem bechamel i nakładam warstwę mięsa. Następnie nakładam drugą warstwę makaronu i sosu bechamel. Czynność powtarzam do momentu wyczerpania mięsa. Ostatnią warstwę przykrywam makaronem i polewam obficie pozostałym sosem bechamel. Na koniec posypuję lasagne serem i piekę w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 30 minut. Smacznego!